pacjenta ma znaczenie. Otóż, proszę Państwa, ma istotne znaczenie. Odniosę się do modelu służby zdrowia. Otóż w tej chwili w Polsce, proszę Państwa, odbywa się demontaż publicznej służby zdrowia. I on się odbywa pod rygorami ustawy o działalności leczniczej, która obowiązuje od 1 lipca 2011 roku, która to ustawa, nie ma takiego rozwiązania systemowego w całej Europie, pozwala na to, żeby w Polsce w jakiejś perspektywie czasowej wszystkie szpitale zostały skomercjalizowane, a nie wykluczone, że w przyszłości, tu Państwa nie próbuję straszyć, na przykład sprywatyzowane. I otóż bogate Niemcy, a zresztą przeciętnie w Europie, w swojej strukturze szpitali publicznych i niepublicznych średnio mają 25-30% placówek niepublicznych. Reszta są placówkami publicznymi. W Niemczech jest to 25%, natomiast łóżek szpitalnych niepublicznych jest tylko 10%. Proszę Państwa, nie porównujmy leczenia migdałków z leczeniem białaczki, z leczeniem nowotworowym, z leczeniem pooperacyjnym, z powikłanym pacjentem. No może być 100% sprywatyzowanej praktyki lekarza rodzinnego, ale pacjent z ciężką chorobą, z naświetleniami, to nie jest pacjent, na którego czekają w niepublicznych placówkach. To trzeba sobie otwarcie, proszę Państwa, powiedzieć. Także nie ma takiego takiego modelu na świecie. W związku z tym Polska próbuje coś zrobić, bo rządzący sobie wymyślili, że model spółki jest najlepszym modelem rozwiązania wszelkich problemów i ćwiczymy te spółki już na kolei i to nie wyszło nam, tak? Następna rzecz, proszę Państwa, otóż część województwa, w której mieszkamy, a ten szpital obsługuje około 350 tysięcy mieszkańców, to są już szpitale otaczające nas niepubliczne. To są Słubice, to jest Drezdenko, to jest Kostrzyn i proszę Państwa, Kostrzyn jest już dzisiaj najpierw skomercjalizowany, dzisiaj jest sprywatyzowany, to jest prywatny szpital, natomiast samorząd został z ponad 100-milionowym długiem i nie wiadomo jak ma go ugryźć, jak ma go spłacić, bo inaczej będzie w zapaści finansowej. Mam pytanie, ponieważ wiadoma jest praktyka, że pacjenci z niepublicznych szpitali, powikłani pacjenci są wożeni gdzieś dalej. Gdzie my będziemy naszego pacjenta, ostrego pacjenta, wozić z Gorzowa do którego szpitala? W Szczecinie, w Poznaniu czy może do Zielonej Góry? Gdzie będziemy go wozić, tak? Więc proszę Państwa, jeżeli w Zielonej Górze jest dostęp do szpitala w Nowej Soli, świetnie prosperującego, szpitala publicznego w Zielonej Górze, szpitala w Żarach czy innych, to my w tej części województwa nie mamy w ogóle, nie będziemy mieli publicznego szpitala, bo za chwileczkę Międzyrzecz również przekształci się w spółkę. Jest to odniesienie do tego modelu i to są rozwiązania systemowe. Mało tego, rząd absolutnie wspiera wszystkie takie rozwiązania, które powodują, że samorządy w jakiś sposób są zmuszone właśnie do tych przekształceń. Ale teraz odniosę się do przysłowiowego kija i marchewki. Co w tym przekształceniu jest marchewką, a jak długi jest kij? Otóż marchewką jest ta dotacja. Dotacja, o której pan marszałek powiedział, że jest prawna, jak to pan marszałek nazwał, że są podstawy prawne, żeby ją otrzymać. Prawne gwarancje. Panie marszałku, ja nie mówię, że nie dostaniemy 130 milionów, 120, nie wiem, może nawet 150, ale na litość boską, już mówiłam pani marszałek, proszę na podstawie ustawy o działalności leczniczej nie mówić, że jakikolwiek artykuł daje prawne gwarancje zdobycia tej dotacji. Proszę Państwa, jest ustawowa możliwość. Jest rezerwa 47, która mówi, że jest 600 milionów złotych na to, żeby przekształcać szpitale. W ubiegłym roku było 400 milionów, 350 milionów nie wykorzystano, tylko 50 milionów wykorzystano na przekształcenia, ale to jest możliwość. Ja jej nie kwestionuję. Natomiast nie ma obligatoryjnie przyznania z automatu, że przekształcamy, dostajemy pieniądze. Więc dla uczciwości i rzetelności tej dyskusji mówmy o możliwości. Na korytarzach marszałkowskich mówi się o 150 milionach, na korytarzach sejmowych bliżej 130.
ile to będzie, to zobaczymy. No więc to jest ta, ta jedyna marchewka, która tak naprawdę ma pomóc w uratowaniu finansów województwa, a nie uratowaniu w takim stopniu samego szpitala. Bo jeżeli, proszę Państwa, rząd ma dać te 130 milionów złotych, to ja się pytam, dlaczego rząd nie może dać tych samych pieniędzy po to, żeby ten szpital pod rygorami ustawy, która nie pozwala się zadłużać, funkcjonował jako jednostka publiczna. Dlaczego tak nie może być? Przecież to są pieniądze. Dlaczego ja jako pacjent i mieszkaniec tego województwa nie mam mieć prawa wyboru placówki, jaką sobie zadecyduję, publicznej bądź niepublicznej? Ja nie dyskredytuję placówek niepublicznych, ale te podmioty muszą